Jestem pracownikiem naukowym Instytutu imienia Oskara Kolberga w Poznaniu. To jest jednostka, która zajmuje się publikowaniem dzieł wszystkich Oskara Kolberga od ponad 60 lat. No i w tym roku z okazji roku Kolberga ogłoszonego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjęliśmy wiele działań, które były związane z promowaniem postaci, twórczości oraz dokonań naszego patrona Oskara Kolberga. Do jednego z takich działań udało nam się również skłonić Fundację Harmonia Artis, która w ramach projektu ministerialnego Kolberg 2014 Promesa otrzymała środki na wykonanie, przedstawienie opery Oskara Kolberga Scena w karczmie. Jest to druga opera Oskara Kolberga, która zachowała się wyłącznie w postaci wyciągu fortepianowego. Ten rękopis spoczywa w zbiorach archiwum kolbergowskiego właśnie w Poznaniu, w Instytucie Kolberga, i pracowałem nad tym rękopisem ponad pół roku po to, żeby zinstrumentować, zorkiestrować całe dzieło. Ja oczywiście, zajmując się orkiestracją tego utworu, musiałem wniknąć w pewne cechy orkiestracji kolbergowskiej. Nie było to o tyle trudne, że Kolberg był uczniem Elsnera, wywodził się stylistycznie jako kompozytor z muzyki późnego klasycyzmu, z pewnymi wpływami włoskich kompozytorów, zwłaszcza kompozytorów tak zwanych belkantowych, czyli mamy tutaj pewne nawiązania delikatne do takiego myślenia frazami w typie Belliniego czy Donizettiego, i to wszystko jest nałożone jeszcze na ten folklorystyczny element, choć nie mamy w tym dziele żadnych cytatów folkloru muzycznego, to bezwzględnie bardzo wiele fragmentów tego utworu jest inspirowanych melodyką zaczerpniętą z polskiej muzyki tradycyjnej. Można się domyślać, że być może Kolberg tak by tego nie zinterpretował jako instrumentator, ale prawdopodobnie, być może przypuszczamy, że pozwoliłby to nam wykonać w takiej wersji. To jest dla mnie niezwykła okazja poprowadzenia tej opery. Znajduję się w centrum zamieszania, można powiedzieć. To jest bardzo piękne miejsce, bo jestem pomiędzy publicznością, orkiestrą i sceną. Przygotowanie takiej partytury jest zawsze pewną zagadką, dlatego że nie jest to utwór znany. Do tej pory nikt go nie wykonywał w takiej pełnej formie, więc to jest zawsze pewna niewiadoma i oczekuję, można powiedzieć, z pewnym napięciem momentu, kiedy rzeczywiście usłyszymy to, co zostało zapisane w partyturze. To jest dla dyrygenta zawsze ogromne wyzwanie, też ogromna przyjemność. Ja czerpię z tego typu wydarzeń zawsze dużo radości. Mam bardzo dobry zespół orkiestrowy, znakomitych śpiewaków. Także spodziewam się, że nasza praca już do tej pory przebiega w bardzo sympatyczny sposób, bardzo miłej atmosferze. Także myślę, że będzie to duża przyjemność również dla publiczności, wysłuchanie tych dźwięków z przeszłości. Partia sopranowa stawia różne trudności na drodze w przygotowywaniu, ponieważ różne jest śpiewanie. Czasem jest to coś a la recytatyw, czasem nagle pojawia się coś z moniuszki, jakbym miała do zaśpiewania nagle ciężką arię, po czym nagle trzeba jakimiś koloraturami się popisać, więc trzeba było trochę czasu poświęcić na to, żeby to przygotować. Ale jak już się przejdzie ten etap takiej ciężkiej pracy nad wkładaniem tak zwanym w głos, w każdej nuty oddzielnie, to już później układa się to nawet naprawdę ładne melodie i takie, które myślę, że naszym słuchaczom, którzy jutro się pojawią na przedstawieniu, to wpadną w ucho.
Myślę, że jest to postać, z którą mogę się jak najbardziej utożsamić. Jest to młody człowiek, dość przedsiębiorczy. Szczególnie wychodzi to w naszej inscenizacji Artura Romańskiego. Człowiek podróżujący i poszukujący. Człowiek szukający lepszego życia. To się mi osobiście najbardziej w nim podoba. Miejscami jest to dość niska partia tak naprawdę, jak na głos tenorowy. Także z takich technicznych problemów wydaje mi się, że to jest taki najważniejszy. Dużo też jest rodzaju parlando, to znaczy szybkiego mówienia, dużo tekstu też na niskich dźwiękach. Widziałem takie dziwy, których trzody jak wężywy. Nie widziałem, nie słyszałem i w pomyśleniu nie miałem, choć jeździłem i chodziłem i w krakowskie, i w proszowskie. Nie jest to postać duża, skomplikowana. Ma prostą misję, doprowadzić do ślubu Janka i Basi. Pociesza Basię, karci ją, jest na nią zły, ale jednocześnie ją kocha. Sprowadza księdza tak, żeby wszystko skończyło się szczęśliwie i do tego szczęśliwego finału doprowadza. A ja cię, Jan, zrobię tak, a znalazła się, wreszcie skuba, tak dobrze. Dobrze? Niech pan tak robi. A, znalazła się wreszcie zguba! Partia wokalna jest nieduża, ale dość wymagająca ze względu na tesyturę wysoką, barytonową. Wymaga cieniowania od właśnie gniewu, takiej scen trochę furii, po sceny bardziej liryczne. Zaczęliśmy od libretta. W librecie jest tak w zasadzie jedna warstwa tortu tylko. Tam nie ma jakiegoś konfliktu wielkiego, jakiejś wielkiej, zawiłej fabuły. Jest to bardzo proste, ale urokliwe. Jest w tym jakaś taka pochwała życia wiejskiego, pracy. Ale próbowaliśmy znaleźć taką drugą warstwę tortu, żeby trochę zasugerować widzowi, a może go wprowadzić lekko w błąd albo w zastanowienie się, dopisaliśmy taką niemą postać, postać księdza, którego ojciec Stanisław ściąga i go trzyma w tej karczmie, tak jakby chciał sfinalizować ten powrót Janka, który za chwilę ma nastąpić, bo wiadomo, że on wraca. Też trzyma tych ludzi, myślę, w tej karczmie. Tak chcieliśmy, żeby to wyglądało, którzy mają tego Janka przypilnować. Bo pojawia się motyw na uwerturze, z którego wynika, tak to wymyśliliśmy, że Basia się pakuje, ona chyba by do tej Warszawy też chciała czmychnąć. Ojciec próbuje tym księdzem i tą karczmą zamknąć trochę tą sytuację, żeby to się sfinalizowało i nie pozwolić jednemu i drugiemu uciec, tak? W tej scenografii tak myśleliśmy, żeby się pojawił ten motyw warszawski, on się pojawia gdzieś w tej projekcji z tyłu, w tych wszechobecnych ziarnach, które ja też tu, przepraszam, bawię się nimi, też jeszcze przeżuwam, ale też chcieliśmy, żeby jakaś współczesność się tam zderzyła, jakaś ta, jakiś cień Warszawy, bo tą Warszawę ciężko jest ubrać jakoś, bo ona jest albo się lubi, albo się nie lubi, zawsze w jakichś takich skrajnościach, a też w jakichś strasznych stereotypach, ale tam ta Warszawa się pojawia w tej głównej Arianka. I tak myśleliśmy, żeby się jakiś współczesny aktor pojawił. To są tacy, jakby tak powiedzieć, profesjonalni statyści. To jest młodzież, z którą ja pracuję od 2 lat. Oni dzielnie robią premiery, robimy przedstawienia, dzielnie pokazują nam tą Warszawę. Ta Warszawa się objawia nimi gdzieś tam w trzecim, w czwartym planie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że udało nam się jakby uchwycić tą wiejską prostotę, chociaż ta ludowość nasza jest taka, to jest kompilacja jakaś. Nie chcieliśmy tego jakby dokładnie gdzieś wkładać w jakiś region, tak, ubiorami. Chcieliśmy, żeby to było trochę wszędzie i nigdzie. Jak człowiek sobie pomyśli, że to pierwszy raz dopiero jest to pokazywane, że gdzieś tam z wyciągu fortepianowego może było kiedyś grane, że jeszcze nie objawiło się to nam, no to w ogóle jesteśmy zadowoleni. Też ciekawi jesteśmy odbioru. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I mam nadzieję, że się uda.